Myślę, że to lepiej przenieście sobie do kuluarów. No dobra. Znaczy nie, to jest ważna uwaga z punktu widzenia tego rozwoju projektu, bo też chciałbym żeby właśnie faktycznie później po tym spotkaniu tak ogólnie możemy się mailowo wymieniać tymi uwagami i planować, co dalej z tym robić. Natomiast to jest też to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co się dzieje. Ale jaki jest punkt taki główny tego, o czym mówię? To, żeby patrzeć na, nauczyć patrzeć ludzi na gospodarkę w taki sposób zdroworozsądkowy, o czym też zaraz będę mówił, dlaczego to zdroworozsądkowo się nazywa, to też jest ważne z takiego punktu widzenia pracy u podstaw, tak? Takiej szczęśliwej idei liberalnego społeczeństwa obywatelskiego, które podejmuje świadome wybory i na którym się opiera ten ustrój demokratyczny, tak żeby nie wybierać, prawda, polityków, którzy nie mają bladego pojęcia o tym, jak działa gospodarka. Ale to jest takie ogólne, bardzo górnolotne założenie. Co my chcemy zrobić, to chcemy spopularyzować wiedzę ekonomiczną poprzez pokazanie tak naprawdę, jak tę wiedzę zdobywać. I teraz która jest godzina? Zrobił też punkt. Dobra, mam 20 minut. Więc w te 20 minut sobie spróbujemy określić, na czym te lekcje tak naprawdę polegają. Tak jak powiedziałem, to nie jest nawet nauka rzeczy, nie jest wykład na temat ekonomii. I to nie jest podawanie faktów, które uczniowie mają zapisać i które mają sobie wpuć zapamiętać. Tam w tych materiałach, które rozdajecie, jest taki wstępnie napisany, gdzie jest scharakteryzowana ta metoda austriacka jako taka nadająca się najbardziej ze wszystkich do nauczania ekonomii w szkole. Metoda austriackiej szkoły ekonomii to jest prakseologia, czyli jak to się mówi, szerzej a prioryczna, dedukcyjna logika ludzkiego działania. Co to znaczy? Żeby pojąć, o co chodzi z zarówno nauczaniem, jak i później badaniem ekonomii poprzez prakseologię, trzeba wiedzieć, o czym mówimy. Co to jest apriorizm? Apriorizm jest to takie podejście, które uważa, że do zdobywania wiedzy nie jest nam potrzebne doświadczenie zewnętrzne, albo też jest nam ono potrzebne w takim ograniczonym stopniu. To jest, ja tutaj zawsze przywołuję i zaczynam od Platona i Sokratesa, jako twórców, czy tam powiedzmy takich systematyzatorów metody, którą nazywamy od greckiego metodą majotyczną. Metoda majotyczna, czyli dosłownie tłumaczenie metoda akuszerska. Wiedza, którą chcemy popularyzować, tak naprawdę jest w nas. Musimy ją tylko wyciągnąć. Jeżeli to kogoś interesuje właśnie filozofia wychowania, filozofia edukacji, to są to dialogi platońskie, Theaetet, gdzie jest sprecyzowana ta metoda majotyczna, Fedon, gdzie mamy anamnezę, czyli to przypominanie sobie jako źródło wiedzy, oczywiście dialog państwo, w którym mamy scharakteryzowany świat idei, i też poniekąd dialog Timaios, gdzie jest wskazane stworzenie świata według Platona. I to te dialogi jakby łączą się w taki świat przedstawiony, który jest ważny. No, w świecie platońskim mamy coś takiego, że to nie wiem ile osób było na poprzednich warsztatach, ale wybaczcie, że będę się powtarzał po prostu w tej kwestii poprzednich warsztatów. Według Platona, tak ogólnie rzecz biorąc, mamy podział na świat idei, świat realny i jak poznawać świat realny. Otóż zmysły, czyli to doświadczenie empiryczne,
wieczne zazwyczaj nas zawodzą. Platon dochodzi, wcześniej Sokrates, wcześniej Pitagorejczycy, dochodzi do wniosku, że nie trzeba ufać zmysłom, czyli doświadczeniu empirycznemu. Najbardziej niezawodnym narzędziem w poznaniu ludzkim jest rozum. I rozum może dojść do prawdy bez poznania empirycznego. Jak to się dzieje? Świat jest stworzony, ja jest podział na świat idei, natomiast według idei, idee są odciśnięte w materii, stanowią odbicie świata idei. I tak naprawdę, żeby poznać świat materialny, musimy się skupić na poznawaniu idei. Poznawanie idei polega na tym, że kiedy człowiek umiera, jego dusza idzie do świata idei, znaczy wznosi się do świata idei i może je oglądać. W zależności od tego, jakie człowiek prowadził życie, czy prowadził życie przywiązane do materii, czy też nie, ta dusza idzie wyżej i może bardziej przyjrzeć się ideom, prawda? Kiedy się już naogląda tych idei, to wraca w procesie palingenezy, czy tam metempsychozy, różne są pojęcia na ten temat, wraca do swojej postaci, czyli do następnego narodzonego człowieka i poznając świat, znaczy w codziennym takim doświadczaniu świata, przypomina sobie to, co widziała w idei. Więc jeżeli widzi cytrę, prawda, no to widziała ta dusza w świecie idei cytrę idealną i wie, że ta cytra, w zasadzie przypomina sobie, że ta cytra służy do grania i musi służyć do grania, prawda? Jeżeli widzi człowieka, to wie, że to jest człowiek, a nie jakiś inny, mimo że ludzie się różnią między sobą i tak dalej, i tak dalej. No bo chyba nie mamy problemu, prawda, żeby sprecyzować, że coś jest człowiekiem. Tak? No nie mamy, bo ludzie się różnią, w zasadzie nie, ludzie są różni. Są mali, niscy, tak, wysocy, czarni, biali. A widziałeś Blade Runnera? Słucham? Widziałem, ale nie, Blade Runnera nie. Ale w zasadzie, jeżeli widzimy tego, jak to się tam nazywa? Słucham? Replikanta. Replikanta, właśnie. Jeżeli widzimy replikanta, to też możemy powiedzieć, że to jest człowiek, bo mamy taką ideę człowieka, tak? Mimo, że widzimy człowieka bez nogi, to wiemy, że to jest człowiek. Urodzi nam się człowiek, prawda, który jest zdeformowany. Też wiemy, że jest człowiek. Widzę was problem. W każdym razie, to prowadzi Platona właśnie do tego wniosku, że musi być jakaś idea człowieka, którą wszyscy znamy, którą sobie przypominamy, dzięki temu możemy poznawać się. Tak jest ze wszystkim. Ze wszystkimi rzeczami. Jeżeli siedzi. No i to prowadzi w sumie do absurdalnych wniosków w platońskiej teorii poznania, bo jeżeli mamy sytuację, kiedy powiedzmy siedzi człowiek przed telewizorem paląc papierosa, to w świecie idei powinien siedzieć idealny człowiek przed idealnym telewizorem paląc idealnego papierosa. Przy czym no, w zasadzie nie wiadomo, co jest odbiciem, czy cała sytuacja paląc człowiek przed telewizorem, czy też każda z tych rzeczy jest odbiciem idei. Ponadto Platon ma na przykład problem z zdefiniowaniem takich rzeczy jak błoto, czyli istnieje idea błota, tak? Więc to są problemy. No, natomiast o co mi chodzi? Od tego się zaczyna, od tego platońskiego, platońskiej teorii poznania się zaczyna w zasadzie taka cała historia filozofii edukacji, filozofii wychowania, gdzie są różne poglądy na ten temat, jak poznajemy rzeczy. Są stanowiska skrajnie empiryczne, na przykład stanowisko Johna Locke'a, liberała, który mówi, że rodzimy się jako tabula rasa i w zasadzie wszystko jest tabula rasa, czyli czysta, niezapisana karta i dopiero doświadczenie zapisuje na niej wszystko, co wiemy. Jest stanowisko Kartezjusza, które jest nazywane natywizmem, to znaczy Kartezjusz twierdził, że mamy pewne idee wrodzone, idąc tutaj za Platonem. I też sobie przypominamy pewne rzeczy tak naprawdę z głębi naszej duszy. O co chodzi w prakseologii? Prakseologia stoi na takim pośrednim, powiedzmy, stanowisku, które mówi, że w zasadzie, jeżeli wszyscy jesteśmy ludźmi, nasz rozum działa według tych samych praw każdego człowieka, niezależnie od tego, jaki jest ten, znaczy, chodzi mi tutaj o zdrowego człowieka, tak, w sensie nie bez zaburzeń psychicznych.
Co? Bo tutaj jest oczywiście problem, ale to są problemy natury epistemologicznej, czy właśnie to, co widzi wariat, jest bardziej realne niż to, co my widzimy, tak? Ale w to się nie wgłębiamy. Jeżeli mamy umysł ludzki, ideę umysłu ludzkiego, to ona jest w zasadzie taka sama dla wszystkich i posługujemy się takimi samymi schematami myślenia. Dzięki temu metoda austriacka, praksyologia, może być uznawana za uniwersalną i mówiąc, dowodząc czegoś na bazie logiki, możemy być pewni, że to jest w zasadzie wspólne wszystkim ludziom. Jak to jest w praktyce? To znaczy, jeżeli zadajemy jakieś pytanie jednemu człowiekowi, jak zachowa się w danych hipotetycznych warunkach, to on odpowie i możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że właśnie ta odpowiedź na tę hipotetyczną sytuację jest prawdziwa dla wszystkich ludzi. Jaki jest przykład? Przykład macie to też podany z polityki antymonopolowej, prawda? Jest dwóch producentów. Jeden obniża jakość swojego produktu albo podwyższa cenę. Jak się zachowują konsumenci? Tak? Słucham? Jak się zorientują, prawda? Wtedy będą kupowali, odejdą od tego pierwszego konsumenta. I w zasadzie ta odpowiedź jest uniwersalnie ważna, bo przyjmując oczywiście pewne założenia dotyczące wiedzy konsumentów na temat działań producentów, możemy założyć, że wszyscy konsumenci zachowują się tak samo. Tak? No właśnie mam z tym problem. Dlatego, że w Japonii jest pewna mentalność taka wspólnotowa, gdzie zobligowani są, jeżeli kupowali u jednego na przykład sprzedawcy bułeczki, to nawet jak pojawi się obok konkurencyjny, to musi kupować tam kulturowe zobowiązane do tego, żeby relację utrzymywać. To jest prawda. Natomiast tu musimy wtedy powziąć kolejne założenie. Czy jesteśmy na przykład przywiązani do danej marki? Bo jeżeli ktoś jest przywiązany do marki Porsche, to chociażby kupił czwarte Porsche, w którym się będą psuły fotele na przykład, to on i tak będzie kupił następny samochód, to będzie Porsche, tak? Ale to jest kolejne założenie. My musimy sprecyzować to pytanie, prawda? Jeżeli mamy dwóch producentów, i tylko takie dane mamy, jeżeli mamy dwóch producentów, produkują ten sam towar, jeden producent obniża jakość albo podwyższa cenę, albo jedno i drugie, tak? Konsumenci się orientują, że dostają na przykład mniej chleba niż wcześniej, za taką samą cenę. Co robią? No, przychodzą do drugiego producenta i to jest uniwersalna taka odpowiedź. Może się zaprzeczyć, że są konsumenci, którzy wybiorą droższy produkt ze względu na snobizm, czy tam inne. Ale to są dodatkowe założenia. To są dodatkowe wszystkie założenia. Przywiązanie do marki, chwyty reklamowe i tak dalej, to są wszystko dodatkowe założenia. My operujemy tylko i wyłącznie tymi danymi, które są podane w pytaniu. I nie możemy poza to wyjść, bo wiadomo, że mamy niezliczoną ilość zmiennych, bo to jest też problem austriacki. Dlaczego austriacka szkoła ekonomii preferuje a priorizm? W większym czy mniejszym stopniu, tak? Dlatego, że my, czy ekonomiści, nie są w stanie zebrać wszystkich danych. Bo cały rynek jest wypełniony niezliczoną ilością danych. Nie możemy ich wszystkich zebrać, tylko żeby je wstawić do jakiegoś równania i z całą pewnością powiedzieć, że coś tam zajdzie, tak? Musimy opierać się na procesach myślowych. Na procesach myślowych przy jakichś tam założeniach, tak? To jest... Teraz oczywiście przy takich założeniach to oczywiście. Więc tak, opierając się właśnie na tym, możemy zakładać, że odpowiedź będzie jedna i ta sama. I tak jest ze wszystkimi zagadnieniami, które w trakcie tych lekcji omawiamy. Podstawowym aksjomatem dla nas jest aksjomat ludzkiego działania. Jak brzmi aksjomat ludzkiego działania? Działa, bo znajduje się w jakiejś i podejmuje jakieś cele. Aplikuje środki do uzyskania celów. Znaleźć się później w lepszej sytuacji niż było wcześniej, już podjęcie. No tak, wszystkie odpowiedzi są w zasadzie poprawne. Tak naprawdę
mamy kilka tych, tych definicji archiwatu ludzkiego działania. Takie podstawowe to jest człowiek działa. A później tłumaczymy, co to znaczy człowiek działa, to znaczy podejmuje pewne środki do osiągnięcia pewnych celów, tak? To znaczy, sytuacja, w której się dana sytuacja, w której się znajduje, jest dla niego niesatysfakcjonująca z jakiegoś powodu, i tutaj zawsze trzeba to wyjaśnić, po to, żeby się znaleźć w lepszej sytuacji. Waszym zadaniem, jako nauczycieli, którzy prowadzą lekcje, jest też właśnie sprecyzowanie, co to znaczy, że dana sytuacja nie pasuje. Bo ja czasem słyszałem taką odpowiedź, że powiedzmy, a no, nie wszystko robimy celowo, tak? No, na przykład jak wchodzę na spacer, no to nie mam żadnego celu. Idę sobie pospacerować bez celu. To jest dobre pytanie? Celowy spacer? Nie wiem. No właśnie, no to chodzi. To jest zawsze, to jest ważne, że każde działanie jest działaniem celowym. Wobec czego, jeżeli przyjmujemy założenie, że posługujemy się tymi samymi schematami myślenia, wszyscy ludzie posługują się tymi samymi schematami myślenia, to znaczy działają, żeby zmienić swoją sytuację na bardziej satysfakcjonującą, to możemy przyjąć założenie, że te odpowiedzi, które są zostaną udzielone, będą w jakiś tam sposób wspólne wszystkim ludziom. Ile mamy czasu? 2 minuty, 3. 3 minuty. Dobrze. Więc wrócimy do tego tematu, bo nie chcę nas przetrzymywać przed obiadem, bo nie jesteśmy głodni. Mamy taką sytuację jeszcze, tak, woli podsumowania. Tego, o czym na początku mówiłem, to znaczy, bardzo bym stawiał w tym roku na współpracę z wami, jako osobami zainteresowanymi prowadzeniem lekcji, tak żebyście z tego mieli korzyść, bo wierzcie mi, że prowadzenie lekcji jest naprawdę bardzo... Mogę ci zabrać tablicę, sorry? Którą tablicę? Ona się nazywa... Flipcharta, tak? Flipcharta, tak. Zobaczmy. Dobra, weź, bo on mnie trochę robi na sobie, tak? A przecież była druga. Nie, no to weź. Ale była druga tablica, bo Szymon kupił przecież. Szymon kupił taką tablicę z matematyki. Dobra, spoko, to weź. Ale to ja też sobie wyobraziłem tę tablicę. Okej. Tak jak mówię, bardzo bym chciał, żeby osoby, które będą zaangażowane w projekt, miały świadomość też tego, swoich osobistych korzyści, które z tego odniosą, bo korzyści są naprawdę bardzo duże. To znaczy postawienie się przed klasą 30 wrogich sobie osób, które w pierwszym momencie, bo to jest takie pierwsze wrażenie, tak? Przychodzimy do kompletnie obcych ludzi, którzy są ogólnie nastawieni negatywnie w ogóle do wszelkiej nauki i musimy tę pierwszą niechęć pokonać, tak? To jest doświadczenie, które jeżeli trwa i jest intensywne, tak? To bardzo dużo daje później w życiu. Można sobie spokojnie w CV to wpisać i to też jest traktowane dosyć dobrze, ale poza tym w takich umiejętnościach praktycznych dużo daje. Więc bardzo liczę na współpracę, zarówno przy prowadzeniu lekcji, co będziemy się starali wdrażać w życie, jak i przy tworzeniu tych programów. O ogólnych założeniach, czyli metodzie, tutaj jest jeszcze pisak jeden. Czarny. O ogólnych założeniach metodologicznych Szkoły Austriackiej i przydatności do nauczania powiedzieliśmy sobie, żeby podsumować to wszystko, my, wchodząc na lekcję ekonomii, nie dajemy wykładu ekonomicznego. Nie jesteśmy wykładowcami ekonomii. My mamy wytworzyć w tych naszych uczniach, w ludziach, którzy nas słuchają, pewną metodę patrzenia, metodę dalszego zdobywania wiedzy. To znaczy, żeby ich samych pokierować do tego, żeby oni tę wiedzę pozyskiwali, żeby dalej zaczęli się interesować i żeby inaczej patrzyli na zjawiska społeczne i gospodarcze. To jest bardzo ważne. To jest też skuteczne w
takim sensie pragmatycznym. Jeżeli mamy podstawę prowadzenia rozmów biznesowych, to rozmowy biznesowe prowadzi się, to jest taka technika wpływu na klienta. Prowadzi się w ten sposób, żeby klient sam wpadł na taki pomysł, że to, co my mu przedstawiamy jako ofertę, to jest świetny pomysł. On to wymyślił. On to wymyślił, a my mu tylko zaproponowaliśmy to, co on wymyślił. Znowu za najlepsze. Dlatego też metoda majeutyczna, o której mówiłem, metoda pozyskiwania wiedzy z wewnątrz uczniów, zostaje na dłużej. Jeżeli napiszemy miliard wzorów na tablicy i każemy się uczniom tego nauczyć, to oni zakują, tak, jeżeli na przykład są studenci, czy jeżeli uczymy jako nauczyciele, zakują, zdają i zapomną. Natomiast jeżeli oni sami wymyślą, to później będą wiedzieli, będą pamiętać. I to też jest bardzo wielka zaleta szkoły austriackiej i w ogóle tej tradycji, która poprzedza szkołę austriacką, czyli scholastyka hiszpańska, ekonomia francuska, czyli Frédéric Bastiat, Jean-Baptiste Say, i później właśnie ci stricte Austriacy, a później jeszcze ich następcy. Więc to jest też taka bardzo istotna zaleta metody praksologicznej w nauczaniu, że ta wiedza zostaje, ponieważ ona jest pozyskiwana z wewnątrz, nie jest nadawana tak, żeby się jej nauczyć, wykuć na pamięć. Właśnie a propos literatury. Jeżeli chodzi o przygotowanie takie merytoryczne do prowadzenia lekcji, to oczywiście w zależności od tematu jest to różna literatura i macie tam ją pokrótce, po każdej lekcji są po trzy pozycje pokazane, jaka to jest literatura, więc tę literaturę trzeba opanować, że tak powiem, musowo, to jest takie absolutne minimum. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o wczucie się w tę metodę nauczania, to trzeba zacząć od Bastiata, bo Bastiat jako taki publicysta ekonomiczny, który miał świetny język i świetnie przedstawiał pewne problemy ekonomiczne, jest tutaj mistrzem, naszym mistrzem, i od niego warto poznać po prostu twórczość Bastiata tak dogłębnie, wczytać się i starać się patrzeć na problemy ekonomiczne tak, jak on patrzy w swoich pismach, w swoich artykułach. Kolejnymi pozycjami, no to jest ta pozycja, która wydaje się być taką banalną, ale jednak jest mimo wszystko też przydatna nauczycielowi, który mówi, zwłaszcza do tej młodszej młodzieży, czyli Leonarda Rida Owek. To jest też bardzo ważna pozycja, warto sobie to przeczytać. Myślę, że wszyscy tutaj już przeczytali to, bo to jest króciutka taka książeczka, która też mówi, jak działa rynek, tak? Więc taka metafora rynku, która pozwala też na to, żeby podawać przykłady z życia takie, żeby ludzie to, młodzi ludzie to zrozumieli. Jeżeli chodzi o takie pozycje bliższe, no to tam ludzkie działania oczywiście, są fragmenty. Nie wiem, czy na tej sali jest ktoś, kto przeczytał całe ludzkie działanie. Ja przeczytałem 90% ludzkiego działania. Muszę się przyznać, że całości po prostu nie zdążyłem jeszcze przerobić. Natomiast wyjątki z ludzkiego działania, które też mogę przesłać, tak, żeby to przeczytać. W ogóle no nie wiem, czy jest ktoś, kto przeczytał całe ludzkie działanie tutaj? To co zrobił? Całe ludzkie działania przeczytał. Tak, ja. Ja ten. Przepraszam, ale te zapowiedzi są bardzo zabawne. To znaczy? Znaczy w tym sensie, że bardzo dużo osób właśnie, które uczestniczy, prawda, i tak dalej, wiele rzeczy się dowiaduje właśnie nie z książki, z pośrednictwem, ale wykorzystanie jest prawda z łatwiejszego. Znaczy nawet nie, no bo trzeba sobie powiedzieć też, że Mises w ludzkim działaniu pisze
Właśnie wiesz, wszystko, co jest napisane w ludzkim działaniu, można później spotkać u innych autorów austriackich, więc nic w zasadzie, kto czyta na bieżąco publicystykę austriacką, nie będzie dla niego nowego w ludzkim działaniu, tak? Jeżeli ktoś to przeczyta. No, taka jest prawda, więc można powiedzieć, jeżeli czytamy autorów współczesnych austriackich, to też mamy tę teorię ludzkiego działania opanowaną. Na pewnym poziomie. Jednak mimo wszystko 800 stron od deski do deski jest trudno przeczytać, tak żeby za jednym razem. To jest jednak prawda, bo nawet nie jest beletrystyka, tylko to jest dzieło naukowe, tak? No i nie mają czasu. Więc ludzkie działanie. Inną taką pozycją, żeby też już nie przedłużać, jeżeli chodzi o takie ogólne spojrzenie na ekonomię, jest dzieło spoza kręgu austriackiego, czyli David Friedman, Ukryty ład ekonomia dnia codziennego. Też pozwala patrzeć na niektóre nawet banalne problemy dnia codziennego w sposób taki ekonomiczny, otwiera znaczy otwiera oczy, tak, na pewne procesy, które zachodzą w najbardziej takich banalnych sprawach w życiu codziennym i to rozwija, bo nawet jeżeli siedzimy w ekonomii, tak, badamy cykle koniunkturalne i jesteśmy z tego nie do zagięcia i siedzimy w literaturze, to warto właśnie się, żeby dla sprawności, powiedzmy, erystycznej nawet, retorycznej, przygotować właśnie sobie taki zestaw przykładów, który pozwoli nam obrazować ekonomię w taki sposób przyjazny właśnie młodym ludziom, którzy jeszcze nie mieli styczności z tym. Więc to jest taki spis literatury, jeżeli chodzi o ogólną teorię ekonomii. Takie ogólne patrzenie na sprawy gospodarcze. Natomiast jeżeli chodzi o tematy konkretne tych 5 lekcji, które są zawarte w tym folderze, który dostaliście do ręki, to tam są jeszcze książki Maria Dobarda na temat bankowości w 2 lekcjach, czy w 3. Tam jest pozycja René Sedillot, Moralna i niemoralna historia pieniądza, którą też warto sobie przeczytać, ponieważ to jest książka taka z historycznymi przykładami. I też pozwala na poznanie pewnych procesów, o których się mówi na tych lekcjach, zwłaszcza na lekcjach o pieniądzu i cyklu koniunkturalnym. Co tam jeszcze jest? Tam jest Dominika Armentano przy polityce antymonopolowej. To w zasadzie wszystko. Rothbard. Jest jeszcze taki podręcznik mainstreamowy, który zawarliśmy w tej literaturze, czyli Stanisław Owczak, Podstawy nauki finansów, co może niektórych zaskoczyć. Owczak tam całkiem nieźle tłumaczy, co to jest pieniądz, jakie procesy zachodzą przy pieniądzu, co może zdziwić, prawda? Ponieważ jest to ekonomista stricte mainstreamowy. Czasem po prostu no, trudno w to uwierzyć, tak? że jednak tutaj można znaleźć coś wartościowego. Więc taki podręcznik też można sobie przeczytać, jeżeli ktoś nie jest ekonomistą z wykształcenia, tylko właśnie ma zamiar uczyć przedsiębiorczości, czy WOS-u, powiedzmy. No ale już ustaliliśmy na początku, że nikt tutaj nie chce być nauczycielem, tylko ewentualnie chce prowadzić lekcje. Jak sprywatyzują, to tak, też pogadamy. Aczkolwiek bardzo polecam, naprawdę, bo mimo wszystko to się o tym sami przekonacie, jeżeli będziecie mieli okazję właśnie uczyć, że to jest bardzo fajna praca, tak naprawdę. Bo satysfakcja jest bardzo duża, jeżeli się potrafi uczyć, jeżeli się ma podejście do młodzieży i się widzi po tych lekcjach na przykład, że uczniowie dobrze was oceniają, nawiązaliście dobry kontakt, to ja daję takiego kopa i to mi się zdarza bardzo często, tak? Że widzę, że coś jednak jest dobrego w tym, co robię, tak? że komuś jest to potrzebne. Przepraszam, potrzebujesz mi komputer? Nie potrzebuję. Coś jeszcze chcę. Dobrze.
przejdziemy do konkretnych konspektów, jak się tworzy lekcje. Parę słów właśnie o tym, jak to działa w odbiorze, jaki jest odbiór teorii austriackiej. Jaki powinien być odbiór po naszych lekcjach, po naszych wizytach. Naszym celem, tak jak powiedziałem, jest wyrobienie u uczniów umiejętności patrzenia w konkretny sposób na zjawiska gospodarcze. Po to, społecznie gospodarcze, po to, żeby to uprościć, nazywamy to metodą zdroworozsądkową. To znaczy takie patrzenie na ekonomię z poziomu tak zwanego, tego co nazywamy w Polsce chłopskim rozumem. W krajach anglosaskich to się nazywa common sense, tak? To jest w zasadzie to samo, chłopski rozum. Ludzi niewykształconych z mniejszych ośrodków. Ludzi niewykształconych z mniejszych ośrodków. I nie młodych jeszcze. Więc to jest takie patrzenie, że jeżeli coś widać na pierwszy rzut oka, to żaden wzór ekonomiczny, żadna teoria nie może nas przekonać, że czarne jest białe, a białe jest czarne, tak? Jeżeli widzimy, że pewne rzeczy dzieją się, to nikt nie może nam mówić, że się nie dzieją. I to jest najogólniej rzecz biorąc, tak prostacko ujmując, co my mamy, co uczniowie mają, jak mają uczniowie patrzeć na tę ekonomię. Zdroworozsądkowe podejście do ekonomii też rodzi problemy, nie ukrywajmy. Jeżeli i to się dzieje teraz. To znaczy, jeżeli się wykujemy na blachę pewnych sloganów, to zaczyna to być nie nauka, tylko zaczyna to być ideologia polityczna. I powiedzmy, że nauczymy się, no bo widać, że mamy pewien pogląd, że trzeba sprywatyzować coś, tak? Jeżeli będziemy cały czas się trzymać tematu, że coś trzeba sprywatyzować, to zaczniemy być nie nauczycielami ekonomii, tylko zaczniemy być młodymi propagandystami, powiedzmy KNP albo jakiejś innej partii, która akurat to nie stworzył. Więc tego trzeba się wystrzegać. Ponieważ głównym problemem naszych czasów jest niedouczenie. I to niedouczenie ma konkretne objawy. Niedouczenie charakteryzuje się tym, że ludzie nie potrafią mieć, nie mają takiego całościowego oglądu zjawisk. Wiedzą, tam są na przykład poczytani w jakimś tam temacie, czy są wykształconymi ekonomistami, ale dla nich taka umiejętność syntezy właśnie uczniowie przeszkadzają. Co w tym momencie zrobić? Właśnie. Ja bym szczelił. Ale dobre metody, do kąta. Do kąta, no. Jeszcze raz, a wygadaliśmy. Wygadaliście. No to tak gadaliśmy. Więc tak. Takiego całościowego oglądu zjawisk. Jak jedna rzecz wiąże się z inną rzeczą w tym. Piotrek, pomagam cię, bo. Bo wyjdziesz z sali. No właśnie. No. Trzeba się tego wystrzegać też, żeby nie pozostać na tym poziomie takim najbardziej prostackim, który nie jest wcale zły sam w sobie, ale żeby też skierować się właśnie ku świetlanej przyszłości, nie, ku pogłębianiu tej wiedzy. I to jest też bardzo ważne, żeby wzbudzić u uczniów nie tyle jakieś poglądy ekonomiczne, które wypływają, powiedzmy, z lekcji o teorii pieniądza i bankowości, gdzie uczniowie na koniec wszyscy wiedzą, że cykle koniunkturalne są powodowane przez interwencje banku centralnego. Tak, więc wszyscy oni to wiedzą, ale to nie wystarczy nam to, żeby oni tylko to wiedzieli i żeby się tego nauczyli, tak żeby to powtarzali. Chodzi o to, żeby zaciekawić ich tym tematem i myślę, że nam się to do tej pory udaje, przynajmniej jakiś niewielki odsetek uczniów. Przynajmniej jakiś niewielki odsetek uczniów się tym tematem zainteresować. Więc to tyle, jeżeli chodzi o temat metody. Jeżeli sobie teraz przejdziemy do kwestii przygotowywania tych lekcji i prowadzenia tych lekcji. Najpierw przygotowanie. Macie tam w tych materiałach konspekty nauczycielskie. Konspekty do 5 lekcji.
I konspekt to jest taka ciekawa rzecz, której się wymaga od studentów na kierunkach pedagogicznych, żeby robili konspekty takich lekcji. Mimo, że jest to praca zazwyczaj żmudna, bo czasem trudno jest pisać oczywiste, zwłaszcza jeżeli się ma, powiedzmy, do przygotowania kilka lekcji pod rząd, w konspektach na przykład w cele ogólne, cele szczegółowe zazwyczaj się robi kopię w klej, tak? Bo zresztą co zauważycie, tam są powtórzenia, co powinien nauczyciel robić, co powinien uczeń robić. Ale mimo wszystko nie jest to praca bezsensowna, ponieważ żeby przygotować lekcję, musicie wiedzieć, po co wy chcecie tę lekcję przeprowadzić. To jest takie oczywiste pytanie, ale trzeba sobie je zadać. Bo czasem ludzie sobie tego pytania nie zadają i są beznadziejnymi nauczycielami. Oni nie wiedzą, co chcą osiągnąć. My musimy sobie zadać przed każdą lekcją pytanie, co my chcemy za cel osiągnąć. Co my chcemy uczniom pokazać. Czy my chcemy właśnie nauczyć ich tylko tyle, że pieniądz jest miernikiem wartości, tak, i jest towarem i zachowuje się jak towar na rynku, czy jednak chcemy ich nauczyć czegoś więcej. Więc temu służy konspekt. Konspekt możecie sobie, tak jak powiedziałem, będę prosił osoby, które są zainteresowane organizacją lekcji w lokalnych kasy, w lokalnych, mniejszych ośrodkach, żeby takie lekcje przygotowywali według tego schematu. Ponieważ to pomaga później przeprowadzić te lekcje, czuć się na lekcji pewniej. Na przykład na końcu każdego konspektu jest przebieg lekcji. I trzeba sobie zaplanować pewne rzeczy. Pewne rzeczy są kompletnie nie do przewidzenia, ale jednak musimy mieć, jako nauczyciele, plan, co robić, ile poświęcić czasu na dany temat i jak to robić, jak to przeprowadzić. Właściwie, jeżeli chodzi o przebieg lekcji, metody, które stosujemy, to one są zazwyczaj takie same, tak? Czyli my wchodzimy i prowadzimy dyskusję z uczniami. Ale też trzeba, powiedzmy sobie, przewidzieć, jak ta dyskusja będzie wyglądała, co ile będziemy omawiać, czy się zmieścimy w czasie 45 minut godziny lekcyjnej i co w zasadzie, jakie mogą być reakcje uczniów. Tutaj prakseologia przydaje się nie tylko jako metoda nauczania ekonomii, ale też jako metoda przewidywania swoich zachowań. Właśnie przewidywania zachowań i reakcji uczniów. Czy lepiej pojawić się w stroju takiego, powiedzmy, bankiera, czy lepiej się pojawić jakieś koszulce zespołu rockowego, czy coś takiego? Znaczy, druga opcja na pewno nie. Dlaczego ja już to powiem? Bo mogły takie sytuacje, kiedy ktoś się pojawił na lekcji w bluzie i w bojówce. Taka osoba wygląda niepoważnie, jednak mimo wszystko. Nikt nie zaufa człowiekowi, który przychodzi w bluzie z kapturem i w bojówkach, który mówi o tym, czym jest pieniądz, tak? On wygląda niewiarygodnie. Bo jest pierwsza zasada też. Powtarzają się dyskusje zresztą w mediach czasem na temat tego, jak powinien być ubrany nauczyciel. Jednak nauczyciel powinien mieć autorytet. A autorytet wyrabia się nie tylko swoją wiedzą, ale również językiem, którym się posługujemy. A strój jest również językiem. Jeżeli my przychodzimy mówić o pieniądzach, to musimy wyglądać przynajmniej trochę wiarygodnie. Musimy wyglądać elegancko. Więc ja doradzam, żeby przynajmniej ubrać się tak smart casual, czyli marynarka, koszula. Nie musi to być pełny garnitur, tak? Jeszcze z muszką, tak? Albo we fraku przyjść. Nie, ale po prostu wyglądać elegancko. To jest pierwsza zasada. No właśnie, bo to od razu też nas stawia na innej pozycji niż uczniowie. Nie możemy się jako nauczyciele upodobniać we wszystkim do uczniów. Część nauczycieli, na przykład, których znam ze studiów, którzy mieli zostać nauczycielami, niektórym się udało, niektórym nie, ale też miało takie podejście, że w zasadzie no, jak się wchodzi do klasy, rzuci się kilka przekleństw,
powie się jakiś żart z kwejka albo z czegoś, tak, to od razu jesteśmy kumplami, tak? I klasa nas lepiej odbiera. Nieprawda. My możemy się z uczniami zaprzyjaźnić i w zasadzie my to za każdym razem próbujemy robić z mniejszym lub większym skutkiem, to zależy jak są uczniowie. Ale na właściwym poziomie, na takim poziomie, że my jesteśmy fajnymi gośćmi, ale też jest pewien dystans między nami, to znaczy wysłuchacie, ja mówię. Nie mówię o was, mówię o was i uczniach, tak? Czyli musicie wytworzyć, no bo musi być jakiś porządek. Ktoś mówi, ktoś słucha. A jeżeli oni mówią, to oni muszą też przyjąć pewną postawę właściwą. Bardzo żałuję, że bo tutaj nie ma też nikogo, kto jest na studiach pedagogicznych, prawda? Bo to też na studiach pedagogicznych właśnie się też uczy tego z bardzo małym skutkiem, ponieważ to jest wplecione w inne tematy, ale żeby właśnie zachować pewną postawę wobec uczniów, która jest nieprzekraczalna, tak? Możemy być zaprzyjaźnieni, możemy być przyjaciółmi dla uczniów, ale nie możemy być kumplami spod budki z piwem. I to jest taka granica, której nie należy przekraczać. Więc jeżeli chodzi o strój, co się z tym wiąże, lepiej, żeby było elegancki. Wracając do konspektów. Te przebiegi lekcji musicie sobie na w zasadzie myślowego eksperymentu, jeżeli tworzycie nowy temat lekcji, jeżeli tworzycie nowy program, musicie sobie też przeanalizować, jak będziecie się zachowywać w klasie, jak was będą odbierali uczniowie. Oczywiście są oczekiwania, jest rzeczywistość, ale też trzeba przewidywać pewne sytuacje. Tak jak już, nie wiem, z kim rozmawiałem, ale opowiadałem właśnie sytuację jedną, tak, że nauczone doświadczeniem, że kiedy my wchodzimy do klasy, to jest super fajna dyskusja, tak, i w zasadzie zawsze są dwie, trzy osoby, które z nami prowadzą dyskusję, ale pewnego dnia się zdarzyło tak, że poszliśmy do klasy humanistycznej w drugim liceum krakowskim i po prostu wszyscy odmówili z nami współpracy. Nie odzywali się ani słowem. No i to jest nieprzewidywana sytuacja, jak się tutaj zachować, tak? Mnie krew zalała tam. To znaczy, po którymś pytaniu, kiedy nikt nie odpowiadał, krew mnie zalała. Bo zdenerwowałem się na uczniów, bo i też można. To jest tak jak, nie wiem, mógłbym uderzać kijem w ścianę, tak? Lepiej grzeczować. Trzeba sobie wyobrazić też takie sytuacje, jak się zachowamy. No, przede wszystkim trzeba zachować zimną krew, ponieważ może to was wkurzać, takie reakcje uczniów, ale jednak mimo wszystko nic nie tracicie, to oni tracą. Więc trzeba zachować zimną krew, nie wiem, można przestać mówić w takiej sytuacji, jeżeli was nauczyciel prowadzący też nie obserwuje. To nie ma sensu. Ale zazwyczaj to jest bardzo rzadko się zdarza. Jeżeli przychodzimy do klasy, tutaj konkretny scenariusz z konkurencji rynkowej Monopol, to jest lekcja długa. Jak zaczynamy lekcję? No, przedstawiamy się, że jesteśmy stąd i stąd, co my chcemy zrobić, jesteśmy z lekcji ekonomii i tak dalej, to nie powinno trwać więcej niż 2 minuty. I wyjaśnić im, co my tu jesteśmy. No jesteśmy po to, żebyście rozumieli to, co czytacie w gazetach i to, co wam podają media, tak jako informacje ekonomiczne. I chcieliśmy dzisiaj omówić kwestię konkurencji rynkowej i monopolu. Bo zapewne często natykacie się na takie pojęcia w prasie, jak ograniczenie konkurencji, urząd konkurencji konsumentów. Ktoś jest monopolistą, stworzył się kartel. Coś jest oligopolem, tak? Trzeba to rozumieć. Więc wyjaśnimy sobie to od podstaw. Zadajemy na każdej lekcji na początku banalne pytanie. Na lekcji o pieniądzu jest to pytanie, czym jest pieniądz. Na lekcji o bankach jest to pytanie, czym są banki. Na lekcji o konkurencji pytamy na początku, czym jest konkurencja. I to nie jest tak, że to wymaga. Bo czasem jest to tak, że to jest reakcja taka, no to są proste pytania, po co w ogóle na nie odpowiadać. Ale jednak mimo wszystko nie odpowiedzą na to pytanie, jeżeli dobrze do nich podejdziecie. W sensie takim, że
oni już będą wiedzieli, po co wy tam jesteście, po co jesteście nauczycielami i dlaczego, i po prostu współpraca im się bardziej opłaci, tak? Więc zacznę wam odpowiadać na najprostsze pytania. My teraz tak, odpowiadamy, czym jest konkurencja. Więc na następne pytanie. Jeżeli mamy konkurencję, tak, czy ktoś rządzi na rynku? No i pada odpowiedź. Nie. Albo może, nie wiem, kto tam jeszcze, milioner jakiś, albo ktoś inny. Wyzyskiwać, burżuazja i tak dalej. Każda ta odpowiedź musi się spotkać z czymś takim uzasadnicie. Dlaczego rządzą, tak? O kim powiecie, że rządzą, że rządzi na rynku? I dlaczego? Takie pytania, tak jak powiedziałem, są banalne, ale jednak to jest coś takiego, jak to polecenie nie myśl o żyrafie. Tak? O czym pomyśleliście? Słonie. Na pewno. Jeżeli zadacie to pytanie, to mimowolnie oni odpowiedzą na to pytanie. Oni się nad tym zastanowią. Nawet gdyby nie odpowiedzą wam głośno niektórzy, ale jednak mimo wszystko się nad tym zastanowią. Jeżeli zadacie, czym jest pieniądz, tak? Zaczną sobie, oni sobie wyświetlą pieniądz, tak? Czym jest pieniądz i zaczną sobie wyobrażać. To pobudzenie uczniów pytaniami ma dwie role. Pierwsza to jest taka, żeby zaktywizować, bo gdybyście przyszli zamiast tego i powiedzieli: dzień dobry, jesteśmy z Instytutu Misesa, chcieliśmy powiedzieć, co to jest pieniądz, a więc pieniądz jest to środek płatniczy, bla, 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 bla. Nic z tego nie będzie zapamiętane. Jeżeli zadacie najpierw pytanie i poprosicie ich o definicję pieniądza, tutaj oni odpowiedzą, że to jest środek płatniczy, że to jest, powiedzmy, no nie, w zasadzie zawsze pada odpowiedź, że to jest środek płatniczy, tak? Pierwsza odpowiedź, że to jest środek płatniczy. A skąd bierze swoją wartość? No i tutaj jest konsternacja, skąd bierze swoją wartość? No to wtedy przechodzimy, a co było, jak nie było pieniądza? No tutaj trzeba mieć pewną wiedzę historyczną, którą każdy ma w zasadzie, bo każdy się tego uczy. Handel wymienny, tak? Handel wymienny, inaczej partner i tak dalej. I teraz dążycie, powiedzmy, do ustalenia tak naprawdę, czym jest pieniądz, a dążymy do punktu, w którym mówimy, że pieniądz jest towarem. Czyli pytamy, co było, nie było pieniądza, barter. Jakie są problemy z barterem? Dlaczego teraz się nie posługujemy barterem? Dlaczego się nie posługujemy barterem? No jak to dlaczego? Kapitaliści nas zmuszają, żeby się pieniądze posługiwać. Kapitaliści się baga, że to wszystko życzy. Żydowskie banki właśnie. Nie, takie jest, takie pytanie, takie odpowiedzi. No przecież na dolarze jest tam piramida, no to nie wiem dlaczego. Uwierzcie mi, że takie odpowiedzi, mimo waszych szczerych chęci, nie padają. Nigdy. Ponieważ uczniowie, i to wynika, to jest uniwersalne, tak? Uczniowie zastanawiają się tak naprawdę, dlaczego nie posługujemy się parterem. I no chyba, że właśnie znajdzie się jakiś geniusz, który jest tutaj, przyszedł nas sabotażować, tak? I on będzie takich odpowiedzi udzielał. Zdarzyło się kilku na przestrzeni tych 3 lat, ale to jest wyjątek. Zazwyczaj tymi pytaniami, i to chcę wam powiedzieć, 80% tych lekcji stanowią pytania. Więc, tak jak powiedziałem, przykład pieniądza. Odpowiadają na to, co to jest pieniądz. Jeżeli nie potrafią odpowiedzieć, a jest wielce prawdopodobne, że nie potrafią odpowiedzieć, skąd pieniądz bierze wartość, to wtedy pytamy, no to dobrze, to co było, jak nie było pieniądza. I barter. Dlaczego nie posługujemy się barterem dzisiaj? Myślę. Bo jest trudno oszacować wartość. No to pytamy, jak jest trudno oszacować wartość? No bo na przykład coś może być więcej warte, a coś jest mniej warte. Zawsze jest taki przebieg lekcji, to możecie mi zaufać. Możecie to sprawdzić w praktyce. Oszacować wartość, a jak to, kto szacuje wartość? Jak wam oddam telefon komórkowy za butelkę wody, bo mi się chce pić, to jest sprawiedliwe czy nie? No i tutaj jest kolejny proces myślowy. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas oni muszą wymyślać teorie na bieżąco. I dochodzimy, tak? Dotykamy kwestii subiektywistycznej teorii
wartości, ale to nie jest centralny punkt tej lekcji, a później dochodzimy powoli do tego, że pieniądz jest pieniądzem dlatego, że ma jakąś wartość, jest przez ludzi jakoś tam wartościowany, tak? Czy wszystko jest jasne? Tak. Jeszcze właśnie jeden przykład, żeby to utrwalić. Bo podobnie jest z każdym innym tematem, który jest tutaj omówiony. Oprócz piątego tematu, to piąty temat dotyczy, jest takim tematem specjalistycznym. W zasadzie on był przez nas omawiany. Szymon jest specjalistą od tego tematu. On był przez nas omawiany zazwyczaj na końcu drugiej lekcji z bloku o pieniądzu i bankowości. Ponieważ to są cykle koniunkturalne i kryzysy gospodarcze. I w zasadzie tutaj w tej lekcji jest też sporo takich odniesień historycznych. Zresztą na innych lekcjach też jest, ale na przykład ta lekcja o pieniądzu jest mniej historyczna, jest bardziej taka właśnie aprioryczna. Bankowość, no tutaj dotykamy przykładów historycznych, tylko jako obraz dla teorii. Natomiast no, piąta lekcja jest już taka specjalistyczna dla tych ludzi, którzy już poznali te dwie poprzednie lekcje. Tak? Więc wszystkie lekcje w zasadzie są zorganizowane na zasadzie pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. Jeżeli macie jakiś temat, bo widzicie, jakie są tematy, tak? Tych lekcji. Czy jest, zrzuciło wam się już w oczy, powiedzmy, jaki temat można by było przerobić na takich lekcjach? Macie jakiś pomysł? Możemy go po prostu... Którego jeszcze tutaj nie ma. Tak, którego jeszcze nie ma. Bo to możemy sobie po prostu teraz pokazać na przykładach na bieżąco. Słucham? Nie jest to publiczne? Definicja jest nie ma. Nie ma. No to jest ciekawe. Dług publiczny? Tak. To jest bardzo rząd nie rozumie za bardzo pojęcia deficytu i długu. Tak. To jest ważny temat, żeby... Jakie pytanie? Dobrze, wchodzimy do klasy i będziemy mówić o długu publicznym. Jakie pytanie zadajemy na początku? Co to jest dług? Dobra. No i co to jest dług? Suma zadłużenia. No muszę mieć tak nie odpowiedzą. Myślę jak 18-latek. Jak komuś coś wisisz. O, komuś coś wisisz. Dobrze, ale co to znaczy, że komuś coś wisisz, tak? Bo jeżeli nie potrafią stworzyć definicji długu, tak? Co to jest dług? No i nie potrafią powiedzieć, że to jest suma zobowiązań, tak? Bo to jest definicja taka na poziomie pojęciowym, którego oni jeszcze nie mają opanowanego. To co to znaczy, że ktoś jest zadłużony? Co to znaczy, że komuś coś wisisz? Bo mniej pieniędzy niż zero. Muszę mu oddać. Nie, no jak minus zero? Można mieć 100 zł, ale nadal mieć dług. Właśnie. Ale nie, no, suma... Musisz tylko zrozumieć, co na minus się tak. Ale nie, no okej, to już 100 zł, mam dług, ale jeszcze mam 100 zł. Dobra, ale jeżeli mam na lokacie 10 tysięcy, a mam kredyt wzięty na hipotekę 230, tak, to ale jestem zadłużony czy nie? No i ile mam pieniędzy? Tak, no, możesz sobie. Tyle masz na koncie, no. Ile mam w ogóle pieniędzy? Ile miałeś na koncie, bankowym? Mam tak, 230 tysięcy długu hipoteki, tak? I mam 10 tysięcy na lokacie. Czy mam więcej niż, czy mniej pieniędzy niż zero? No to jest jakby, no nie można powiedzieć, no. Zależy od tego, co mam, bo musisz dyskontować przyszłe raty sobie. Dobrze, mam mniej czy więcej ogólnie. No ta syna większa na którą, no to nie gadać. Dla powinien wyjść procentowej. Nie no, ty na no. Mam mniej czy więcej pieniędzy niż zero w takiej sytuacji. No, nie no, oczywiście, że masz więcej pieniędzy niż zero. Masz 10 tysięcy na koncie. To oczywiście, że mam mniej, mam minus 220. No, no i nie, dobra, to tak nie jest moje swoje zobowiązanie, to co realne z przyszłości, które się dyskontuje. No musisz to dać. Posłuchajcie, my nie uczymy teraz prawa bankowego, tak? Tylko my mówimy, posługujemy się po prostu. Skoro masz to zobaczymy po prostu. Ja się nie droszę, nie? Mów za siebie, nie? Tak? Ja myślałem, że ci się droszę. No słuchaj, jeżeli mówisz, że masz minus 220 tysięcy, to znaczy, nie możesz sobie kupić bułki, tak? A jeżeli masz na lokacie 10 tysięcy, możesz sobie kupić bułkę, czyli teoretycznie masz jakieś pieniądze. Nie, oczywiście, ale chodzi mi o co? Chodzi mi o to, żeby przedstawić, co to jest zadłużenie, tak?
Jak wygląda zadłużenie? Zadłużenie ogólnie polega na tym, że nie mieliśmy, powiedzmy, nie mamy pieniędzy, musimy od kogoś pożyczyć, tak? Czyli mamy w zasadzie pieniędzy mniej niż zero. W ogóle to jest tak, że stawiasz po prostu stan globalny, na przykład w ciągu 20 lat. Natomiast stan faktyczny jest taki, że ty w chwili obecnej masz, powiedzmy, te 10 tysięcy. Oczywiście masz ten dług również, natomiast możesz w jakiś tam sposób, jeśli się nie wchodzi komornik, dysponować tymi pieniędzmi, które masz z 10 lat. Tak. To trzeba traktować jako zobowiązanie, a nie koniecznie stan obecny. Jasne, ale chodzi ogólnie o to, żeby stwierdzić, jaka jest ogólnie sytuacja, tak, z długiem. Ja wiem, tylko chodzi o to słowo zobowiązanie się tutaj. Dobra, do tego dochodzimy, tak? Dobrze, odpowiadają na końcu, co to znaczy być zadłużonym. Odpowiadają na pytanie, tak? Jakie pytanie kolejne? Zadajemy, żeby doprowadzić... w ogóle... Co to znaczy? Ja popełniłem błąd... Popełniłem błąd w tym momencie, przed którym was przestrzegałem. Nie postawiliśmy sobie na początku celu lekcji. Co mamy za cel osiągnąć? No to właśnie, my wytłumaczyliśmy, co teraz trzeba zrobić, tak? Słucham? Wytłumaczyć zjawisko długu publicznego. Okej, cele szczegółowe. Co uczeń powinien wiedzieć po... Masz lekcję. Żeby zrozumieli, jak jest dług polski, co to oznacza dla niego. Jeszcze raz? Żeby zrozumieli, jaki jest dług publiczny polski, co to oznacza dla niego, dla tej osoby. Okej, to jest cel szczegółowy. I do tego celu dążymy, tak? Więc zaczęliśmy już realizować ten cel przez postawienie pierwszego pytania, co to jest dług. Co to znaczy być zadłużonym? Jaka pierwsza? Co to znaczy być zadłużonym? Co dalej? Żeby dotrzeć, bo nie ma jak to jest. Żeby było jasne, kto jest zadłużony, a właśnie dlaczego, no bo... Też po to przymoc stałby się zadłużony. To na lekcjach są demonstracje, tak? Tak, szukanie kasy pomieszczenia. Tak, są. Cel szczegółowy. Tak, ale właśnie to jest fajne, że na lekcji szkoda taką złotą ostrygacką monetę i pokazuje właśnie po klasie, że... Nie ma, po prostu nie ma. Ja oddawałem na recepcji przecież. Przed obiadem. 102? Tak. Mam nadzieję, że tak. Dobra, więc tak. Cele szczegółowe to są takie, żeby uczniowie wiedzieli, co to znaczy być zadłużony, tak? Odpowiedzieliśmy sobie, co to znaczy być zadłużony w ogóle, co to jest dług, co dalej. O co pytamy uczniów? Żeby to znaczy publiczne, właśnie. Dobrze, nie ma sensu chyba przechodzić od razu do publicznego, bo to jest uogólnienie pewne. Gdybym się nie dał sedno długu w ogóle wyjaśnić, bo później łatwiej odnieść to w sposób jednostki w zbiorowość, niż tłumaczyć po prostu na poziomie długu publicznego. I tutaj Bartek ma rację, to znaczy możemy od razu oczywiście zadać, co to jest dług publiczny i możemy w zasadzie też otrzymać na to odpowiedź, kto jest zadłużony w długu publicznym, tak? Przy czym to już nie jest też wiedza ekonomiczna, tylko w zasadzie dług publiczny definiujemy przez takie pojęcia prawne, tak? Co to znaczy, że jest dług publiczny, to znaczy, czy są zadłużone rząd właśnie, to co Maciek dzisiaj mówił na tym. Czy dług publiczny to znaczy dług państwa, czy to jest dług państwa plus samorządy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wszystko kwestie prawne, których uczniowie nie wymyślą. Tego też trzeba się pilnować, żeby zadawać tylko te pytania, na które oni mogą znać odpowiedź. Bez empirii, tak? Do tych pytań, które są związane z empirią, możemy przejść w późniejszym tym, ale najpierw musimy sobie właśnie wytłumaczyć, co to znaczy, że ktoś jest zadłużony. I teraz możemy podać przykład, że właśnie ktoś jest, zarabia 2000 zł miesięcznie. Wziął sobie kredyt, nie no, 2000 to by mi nie dali takiej hipoteki. Zarabia 5000 miesięcznie netto, tak? Zostało jeszcze pytanie, czy trzeba się zadłużyć? No dobrze. Po co się zadłużać? Na przykład, to jest też dobre pytanie na kolejne, tak? W ogóle skąd się bierze ten dług? To jest w zasadzie to się wiąże z tym, po co się zadłużamy, tak? Po co się ludzie zadłużają? Po co istnieje taka instytucja jak dług?
I teraz sobie tłumaczymy przykładem człowieka, który powiedzmy zarabia te 5 tysięcy miesięcznie, ma kredyt na dom, te 300 tysięcy, spłaca raty 1,5 tysiąca miesięcznie, tak? Jakie to dla niego rodzi konsekwencje, co właściwie tak, wziął kredyt na 300 tysięcy na oprocentowanie jakieś tam, możemy przeprowadzić tutaj równanie, ile go kosztuje ten kredyt i tak dalej, i tak dalej. W przypadku długu też możemy wytłumaczyć w bardzo łatwy sposób preferencję czasową i stopy procentowe, tak ogólnie, tak żeby ludzie wiedzieli, co to znaczy, dlaczego ludzie właśnie się zadłużają. Dlatego, że chcą mieć teraz pieniądze, których nie mają. I wolą zapłacić więcej w przyszłości, tak, żeby mieć teraz taką jakąś sumę pieniędzy. I ta różnica pomiędzy tym, co biorą na tę chwilę, a różnica tym, co zapłacą w sumie, to jest cena tego pieniądza, to jest ich preferencja czasowa. Tak, kredytu, tak? A co ja powiedziałem? Pieniądza. Tak, kredytu. Więc... Kolejno, więc wytłumaczyliśmy sobie, z uczniami robiliśmy, prawda, kwestię taką, że ludzie się zadłużają, żeby teraz pozyskać środki, które są jeszcze niedostępne, tak, są gotowi zapłacić za to więcej, czyli to nazywamy procentem. Tak? Myślę, że tutaj dobry byłby przykład, w każdym mieście, gdzie prowadzi się lekcje. No, z reguły znamy, powiedzmy, bo to są miejscowe. Jesteśmy prowadzimy w Krakowie, no to też liceum jest krakowskie. Jesteśmy, kojarzymy na przykład, gdzie w danym miejscu się dużo buduje domów i bloków. I opisujemy, że właśnie, że jest powiedzmy rodzina, która sobie chce tam mieszkać. Oni wtedy będzie sobie wyobrażają, większość z nich bierze kredyt. Tak. Oni to wtedy powiedzmy łatwiej sobie zobrazują. Można, jeżeli to wyjdzie płynnie, prawda, że faktycznie wiemy, że... Uczniowie wiedzą to, co my wiemy, tak? Że my wiemy, że uczniowie wiedzą to, co my. Takich prezentacją Właśnie nie, absolutnie. Ja dlatego nie mam dzisiaj prezentacji. Dlatego, że my lekcje prowadzimy absolutnie bez prezentacji. Skąd? Masz tablicę, jesteś w szkole. Nie prowadzimy prezentacji, tak? Koniec tematu. Nie mamy prezentacji. Mieliśmy rzutniki. Znaczy, wiesz, nie w sali, ale można było. Idziesz po klasach, to zamiast. Masz tak. Chwila, mogę chwilę wyjaśnić wszystko? Tak. Używaliśmy rzutnika w zamian za tablicę, kiedy prowadziliśmy z tak dużą ilością osób, to było w auli, z kilkoma klasami naraz, że po prostu oni by nie widzieli tablicy. To używaliśmy wtedy rzutnika zamiennie z tablicą i na prezentacji było w zasadzie to, co piszemy na tablicy. Natomiast prezentacji nie używamy ze względu na to, że po pierwsze ludzie się bardziej skupiają na prezentacji niż na rozmowie z nami. Ich to bardziej interesuje. A co nie znaczy wcale, że oni to bardziej zapamiętają. Żywy kontakt, kiedy wy cały czas kontrolujecie reakcję publiczności, znaczy audytorium, nie publiczności, cały czas kontrolujecie, macie kontrolę jako nauczyciele, jest dużo lepszy i dużo lepszy odnosi skutek. Dlatego nie stosujemy prezentacji. Więc tak, tak jak powiedziałem, przykłady z życia takie, których jesteśmy pewni, że uczniowie wiedzą, o co nam chodzi. No to jest też ważne, żeby, bo przykład ma mieć jakiś skutek, ma coś obrazować, a jeżeli czegoś się nie widziało, no to jak ma to zobrazować, tak? Teorię. Więc tak, mamy ten przykład, powiedzmy, rodziny, która się zadłuża, prawda? Omówiliśmy sobie procent, omówiliśmy sobie konsekwencje. Co dalej? Co dalej robimy na takiej lekcji? Jakie pytanie zadaję? A co jeśli ktoś nie ma pieniędzy, żeby spłacić? Aha, to tak, że my zadajemy takie... Jasne, tak. Lepiej się zadłużyć, czy przydoszczędzić? Nie, to już może później nawet. Skąd państwo ma pieniądze? Lepsze, właśnie coś takiego. Lepiej, czy lepiej się zadłużyć, czy to już jest pytanie, które tak jak Kubatek powiedział. Lepiej później zadać to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu oni będą wtedy wiedzieli, jakie konsekwencje wynikają z zadłużenia, tak? Że co wynika z tego, że wydajemy pieniądze, których nie mamy. Że żyjemy na kredyt, tak? Że żyjemy ponad stan i tak dalej.
zarówno na, dla nas, jako osób, jak i dla całej gospodarki, jakie konsekwencje z tego wynikają. To jest na podsumowanie lekcji. Ale teraz właśnie, zadajmy pytanie na przykład, co się dzieje, kiedy ludzie nie mają pieniędzy na spłatę, tak? Co się dzieje? Łamię nogi, dresy. Ale w bankach. U mnie na dzień. To są nie firmy. No ja teraz w banku się pojawia stratek. Wy śmigali 19-latek. Chodź w banki, zabiera pan dom. Dobrze. I teraz tak. Mamy indywidualną sytuację omówioną, tak? Co się dzieje, kiedy jednostka nie spłaca swojego długu, swoich zobowiązań. Jakie pytanie możemy następne zadać? Pamiętamy cały czas o celu szczegółowym, tak? Lekcji, prowadzenia lekcji. Dążymy do tego, żeby wytłumaczyć, jakie konsekwencje mogą dla dług publiczny. Jak teraz przechodzimy od sytuacji jednostkowej do sytuacji państwowej? Czy państwo może się zadłużać? Na przykład. U kogo się państwo zadłuża? No kto się zadłuża? Żydów. Co? Ale prawo Żydów? Nie, bo to jest autentyczny przykład. To znaczy, to już padło. To już padło właśnie. Jest już, jest taka stała sytuacja, bo o zadłużaniu się i o pożyczaniu pieniędzy mówimy na lekcji właśnie o bankowości. Na lekcji o bankowości. To znaczy, kto w średniowieczu zajmował się pożyczaniem pieniędzy? Zawsze pada odpowiedź Żydzi. Zawsze. W każdej klasie. To jest, nam chodzi o odpowiedź, że to jest ten... nie złotnik, tylko lichwiarz, Boże. Że chodzi o lichwiarza. Byliśmy to Żydzi. Czy to jest nagrywane w ogóle? Wracając z anegdoty. Jakie następne pytanie? Gdzie są ci Żydzi teraz? Ja to nie, nie, naprawdę. Nie, no kto pożycza państwu pieniądze? No, kto pożycza państwu pieniądze, no to już było to pytanie, tak? No i kto? Jaka jest odpowiedź? Kto pożycza państwu pieniądze? Pan. 40%, nie, 30% za granicy, 70% w kraju ludzie. No dobrze. Jakie następne pytanie? Jak państwo może pożyczyć piwo? Właśnie. No to już było pierwsze. A po co państwu pieniądze? No to teraz możemy zadać to pytanie. Po co państwu chce pożyczyć? Jaka jest odpowiedź? Po co państwu? Żeby stymulować. Nie, żeby stymulować. Dokładnie tak samo jak z jednostką. Czyli po to, żeby stymulować. Czyli żeby sfinansować tak jak jednostka swoje wydatki. A dlaczego nie może na przykład sfinansować wydatków z pensji? Bo za dużo wydaje. No. Więcej niż otrzymuje. Bo za mało zarabia. Chcę konsumować więcej szybciej. Za mało zarabia. I właściwie w tej chwili już dochodzimy do punktu, którego lepiej nie ciągnąć. Ponieważ następną odpowiedzią jest już ocenianie, tak? Ocenianie tego, że system jest niewydolny, a nie chcemy jeszcze tego powiedzieć, ponieważ to jest zawsze. Oni mają na to wpaść. Oni mają na to wpaść, tak? Na razie więc zostawiamy, tak? I teraz możemy im powiedzieć, że dług publiczny jest, są chwile, kiedy trzeba coś powiedzieć, tak? Że nie tylko musimy się dowiedzieć, tu chodzi właśnie o te kwestie na przykład prawne, takie instytucjonalne, jakieś wiadomości, których te. I teraz możemy im powiedzieć, co to jest dług publiczny i tak dalej, i tak dalej. A co to znaczy, że jest deficyt, tak? Co to, no, co to waszym zdaniem znaczy, że to jest deficyt? Że jesteśmy... Deficyt budżetowy. Że jest deficyt budżetowy. Dobra. I co dalej? Że trzeba go jakoś... Że trzeba, tak, że trzeba te pieniądze pozyskać, tak? Mhm. Ale jeżeli mamy deficyt, powiedzmy, 60% PKB, tak? To co to oznacza dla państwa?
Deficyt? Dług. Dług publiczny. Za późno. Ale czy ktoś jest wyniesione pojęcie PKB? Słucham? Tu już jest pojęcie techniczne. Ale w programie, o właśnie, trzeba też, zanim się przystąpi do lekcji, przestudiować sobie podręcznik przedsiębiorczości. Jest kilka na rynku. Jest taki najpopularniejszy, niebieski. Podstawowy przedsiębiorczość. No nie, no bo wszystkie się nazywają podstawowym przedsiębiorczości, więc trudno mi tutaj mówić z tytułami, tak? Taki niebieski, granatowy, nie pamiętam autora, ale on jest najbardziej popularny w tym momencie. Te wszystkie rzeczy, takie jak PKB, prawda, i inne kwestie są tam zawarte, więc można sobie też przyjąć, że oni to mieli na lekcji. To jest dosyć śmiałe założenie, nie wiadomo, czy oni o tym pamiętają, tak? To jest bardzo śmiałe. No więc o tym mówiliśmy, ale... Chcę zobaczyć w klasie, to będzie po paru lekcjach, będzie już wiadomo, jak to wypadnie. Znaczy po paru lekcjach my nie mamy też czasem czasu na to, żeby po paru lekcjach zobaczyć. Bo my się czasem widzimy po prostu dwie godziny, tak? Z jedną klasą. Więc nie mamy na to czasu. Musimy się też zorientować w, no, nauczycielki warto podpytać i tak dalej. To można do... W ten sposób załatwić z nauczycielem, żeby przerobił konkretne tematy troszeczkę wcześniej. No nie, tego nie możemy załatwić. Znaczy wiesz, to nie chodzi mi o to, że przerobić do nas, tylko podstawowe pojęcia, może wyjaśnić uczniom na przykład tydzień. To jest, ja bym na to nie liczył. Nie liczyłbym na to. My musimy być przygotowani, że my budujemy dom na piasku. Nie, tam można o tym, o, jak nie ma co mówić PKB procent, tylko na przykład per capita, na jedną osobę, dług jakiś definiować. Albo... Tak, to będzie takie wielkie dla nich, że będą musieli tu 20 tysięcy, tak, no, zarabiać. Tak, 20 tysięcy, ale... Już bym myślał, o... Ja to zaprzywałem. Ja na przykład, jak prowadziłem zajęcia długu na kasę, to no, są bardzo duże wielkości tego per capita i to ludzie sobie nie wyobrażają tego, więc ja to przeliczam na inne jednostki, ja przeliczam na iPady i na iPhone. Ile to jest iPhone'ów, ten dług, tak? No i tam na przykład w Japonii no to jest 400 iPhone'ów, w Polsce no to jest trochę mniej i tak dalej, no to jest jakby bardziej obrazowy. Ja nie wiem, czy dla mnie to jest obrazowy. Nazwałem ten pierwszy I Death. Okej. No nie, to jest też dobre założenie, że lepiej faktycznie no, posługiwać się takimi wielkościami, które są dla nich wyobrażalne, tak? No, to jest dobra. Więc my mamy. No i teraz pytamy, co to znaczy, że jest te 60% powiedzmy PKB długu albo w innych jednostkach wymierzymy, prawda? Co to oznacza dla gospodarki? I teraz odpowiedź, tak? Jaka jest odpowiedź? Będzie tak analogia pomiędzy zadłużonym facetem, zadłużoną rodziną, a zadłużonym państwem. Więc jaka jest odpowiedź? Co to oznacza, że 60%? Że to jest dużo i że trzeba będzie te pieniądze oddać. No, ja bo to jest mało, bo to jest 40%. To jest właśnie ta różnica między facetem a państwem, że facet musi oddać od państwa. I tak to lepiej zobrazować, muszę powiedzieć, że 60% roku, czyli 6 miesięcy, musielibyście pracować, rodzice musieliby tak pracować, jak pracują teraz i nic nie konsumować, nie? Tak, no, to jest tam bez sensu tak mówić, bo przecież jakbyś tam nie, no, ale nie konsumować, to nie produkował, prawda? No ale tak obrazowo powiedzieć, że nic byście nie mogli skonsumować, nic nie moglibyście oszczędzić, tylko to z pół roku musielibyście pracować i wszystko to byście wypracowali, byście oddać swoje życie. No właśnie, i tutaj możemy też wytłumaczyć właśnie, co to znaczy ta obsługa długu publicznego, tak, ile nas kosztuje. To jeszcze może... nie wyjaśnijcie w tym samym udzielamy decyzję. To jeszcze. To też jest to. Słucham jeszcze raz, bo nie mówiliśmy, wyjaśnijmy różnicy między udzielamy decyzję jeszcze. Znaczy w zasadzie tak się w międzyczasie zorientowałem, że deficyt, warto omówić wcześniej, że deficyt w zasadzie przed przykładem z rodziną. Co to znaczy, że mamy deficyt? Bo to... Już mówiliśmy więcej, wydaje się, że zarabiasz. Tak, ale to właśnie trzeba powiedzieć wcześniej, bo przy omawianiu zadłużenia myślę, że to będzie właściwy temat. No też trzeba zwrócić uwagę na to, że my tu konsultujemy lekcje na bieżąco. Więc trudno, żebyśmy mieli wszystko tak dokładnie uporządkowane, ale pojęcie deficytu myślę, że jest warto wspomnieć wcześniej, tak? I omówić je wcześniej. Co to znaczy, że jest deficyt? No właśnie, bo wydajemy więcej niż zarabiamy. Skąd mamy pieniądze, żeby więcej wydawać niż zarabiamy, tak? No, bo mamy dług. Bierzemy ten dług skądś tam. Ale dlaczego i po co i tak dalej. Omawiamy kolejne kwestie, tak? Właściwie to...
To jest, tutaj doszliśmy tak naprawdę do końca, bo jeżeli omówimy kwestię tego, co to znaczy, że państwo jest zadłużone, jakie są konsekwencje takie makroekonomiczne, to już jesteśmy u celu, więc warto też chyba jakoś przedefiniować ten cel szczegółowy, tak żeby on się kończył jakąś tam konkluzją, żeby ta lekcja miała faktycznie ręce i nogi, tak? Ale po co to robiliśmy teraz? Po co robiliśmy to? To może być jeszcze później, jak już jest o tym długu państwowym. Możesz to też nawiązać trochę do wydarzeń obecnych, to znaczy czy jest sytuacja, kiedy państwo bankrutuje? No na przykład. I możesz tam podać przykład argentyński czy teraz grecki. Czy przychodzi taki międzynarodowy bank zabrać dom? Tak, i potem buduje tam Izrael. Wszystko to tak czasem jest. Wszystko. Więc o co chodziło? Chodziło o to, żebyście wiedzieli, jak się te lekcje prowadzi. To nie jest nic trudnego, tak? Musimy współpracować z uczniami. Żeby jakby podsumować to wszystko, to przypomnę jeszcze, że zadawanie pytań to jest najskuteczniejsze. Ze względu na to, że po pierwsze aktywizujemy wszystkich, którzy słyszą to pytanie, ponieważ oni się mimowolnie zaczną za tym zastanawiać. No chyba, że no, jeżeli nie słyszą, to nie zareagują, tak? Jeżeli usłyszą, to na pewno zareagują, chociażby właśnie myśląc. Więc to jest metoda na pobudzanie, aktywizowanie uczniów. Dwa, odpowiedzi na pytanie wyciągnięte od uczniów gwarantują nam, że uczniowie zapamiętają i będą mogli sobie powiedzmy prześledzić ten tok rozumowania, który razem z nimi zrobiliśmy. Więc ja na przykład w tej chwili wam nie podałem żadnych informacji na temat długu publicznego. Wszystkie informacje wy mi podaliście. Tak naprawdę. No to kogo nie. No właśnie! Więc jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem na początku. Rola nauczyciela w przypadku tych lekcji ekonomii nie jest wykład. Nie jest zdawanie wykładu. To wyłącznie wykład ogranicza się do tych kwestii, takich jak prawne, historyczne pewne przykłady, które warto podać jako obraz. Tak? Cechy dobrego pieniądza to były podawane. Znaczy, to też jest wyciągane. Cechy dobrego pieniądza są wyciągane od uczniów. Warto je zapisywać na tablicy, co tak, właśnie. Pewne rzeczy, pewne wnioski, które są kluczowe, a które są kluczowe, to my ustalamy przed lekcją, tworząc program lekcji. Powinny się znaleźć na tablicy. I to też jest ważne, żeby, bo jeżeli piszemy na tablicy odpowiedzi uczniów, to też jest ta kwestia, że oni zwracają uwagę na to, że co jest ważne, tak? Więc myślę, że wszyscy rozumiecie zasady działania tych lekcji, tak? Czy są jakieś wątpliwości, czy widzicie jakieś problemy, które się tutaj pojawiają? A wszystkie pięć lekcji, czy sześć? Pięć. Realizowaliście z jedną klasą, czy po prostu jedna klasa zda tą lekcję, druga tą, może jeszcze inną? My najwięcej lekcji w ciągu tych trzech lat było przeprowadzone trzecia, czwarta lekcja, czyli pieniądz i bankowość. Po prostu najwięcej w największej liczbie klas i na największej liczbie osób był przeprowadzony ten blok. Tak? Umawialiśmy się z nauczycielem, że to są dwie lekcje pod rząd, czyli przez dwa tygodnie chodziliśmy do danej szkoły. Znaczy, do jednej klasy, tak? Do jednej klasy, tak. Dwie lekcje i to jest najwięcej. Konkurencja rynkowa i monopol jest najmniej. I z piątą lekcją jest o tyle taki problem, że piąta lekcja w zasadzie wyrosła z takich 10-15 minut końcowych lekcji czwartej. Ponieważ lekcja dotyczy teorii cyklu koniunkturalnego i kryzysów. A my właściwie kiedy zaczynaliśmy w 2008 roku, my to omawialiśmy tak naprawdę na czwartej lekcji, ponieważ wtedy jako na pomysł prowadzenia lekcji wpadliśmy w marcu 2008 roku, tak? W lipcu był kryzys. Dobrze pamiętam? 2008 lipiec. Wrześniu. Kiedy mam radę, że był w lipcu? Wrześniu. Wrześniu? A to nie, bo się nie byłem przekonany, że w lipcu, a nie istotne. Bo już też nie pamiętam daty w tym momencie. 2008. 8, a my wtedy zaczęliśmy właśnie prowadzić te lekcje, tak? I
będę tej głupoty. Tak, i tak jak mówię, no my tam te 10 minut ostatnich przeznaczaliśmy właśnie na omówienie tego, jak wyglądał kryzys, od czego on się zaczął. Był taki wykres, prawda, 2001 rok, 11 września, stopy procentowe lecą w dół, potem idą w górę, prawda, co to znaczy dla konsumentów i tak dalej, i tak dalej. To było to, i to się w zasadzie znajduje w lekcji piątej. Czyli o cyklu koniunkturalnym i jako przykład właśnie działania cyklu koniunkturalnego. Jeszcze jedną uwagę? Tak. Bo też nie było to, nie wspomniałeś o tym, że wszystkie te lekcje były prowadzone, większość była prowadzona we dwie osoby, bo tak jest po prostu łatwiej. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, zawota... To jest prawda, to jest bardzo ważna uwaga, ponieważ od razu wyszliśmy z założenia, że dwie osoby to jest mniejsza przewaga liczebna klasy na nauczyciela niż prawda, gdyby jedna osoba stanęła. Bo prawda jest taka, że jeżeli nie macie praktyki pedagogicznej i nie znacie tych ludzi, bo ich widzicie prawdopodobnie pierwszy raz w życiu, to będzie wam trudno złapać pewność siebie w takich warunkach, tak? Wy musicie ich przekonać jednocześnie do tego, żeby was słuchali, ich zainteresować, tak? I jeszcze prawda, no nie wstydzić się ich. To jest trudne, jak się jest na początku, więc jeżeli będziecie organizować lekcje w lokalnych klasę, to też warto zwrócić uwagę, żeby sobie zapewnić taki skład osobowy, żeby te zespoły były dwuosobowe. No, jak z czasem, bo na przykład jak prowadzimy jakieś na kasę, to tam te półtorej godziny, to tak ile było jeszcze starczało, jeszcze... Wystarczy. Co? Tak. Na to, żeby przez te, nie wiem, godzinę 15 omówić cały czas jeszcze 15 czy 20 minut dyskusji zdawało, to przez 9 minut tak zdążycie to wszystko mówić, bo to są takie bardzo rozległe tematy ogólne, ale rozległe. To jest lekcja. Widzisz, to się kurs zupełnie innego. Po pierwsze, my nie prowadzimy tych lekcji na nie wiadomo jakim poziomie zaawansowania, ponieważ my mówimy do licealistów. Oni pierwszy raz słyszą, oni pierwszy raz się nad tym zastanawiają. Absolutnie nie wchodzimy tutaj w rodzaje papierów dłużnych, prawda, w pierwszą bazę, pierwszy bazel, drugi bazel, tak i tak dalej. Nie możemy tego omówić, bo faktycznie i moglibyśmy do jutra o tym rozmawiać. Nawet o pułapce płynności nic nie mówicie? Nawet. My mówimy podstawowe kwestie, które nam, jako prawda, osobom siedzącym w temacie, wydają się tak banalne, że już w zasadzie musisz się otrząsnąć z tej całej wiedzy, tak, i zrozumieć, do kogo mówisz. To jest raz. Dwa, nie robisz wykładu. Nie robisz wykładu, wszystko oni ci powiedzą. I zdążysz przez 45 minut. I nie ma dyskusji. To znaczy, nie, dyskusja jest cały czas, tak? Ty musisz z nimi cały czas prowadzić dyskusję. Oczywiście twoją rolą też jest moderowanie dyskusji, bo się zdarzają tacy śmieszkowie klasowi, prawda, którzy udzielają durnych odpowiedzi na pytania, bo myślą, że to wszystkich bawi. Więc trzeba to też ukrócić, żeby nie przedłużać. Ale, dają durne odpowiedzi, nie durne pytania. No, czy durne pytania też, ale... W każdym razie, no trzeba to też ukrócić. Ale, tak jak mówię, jeżeli jest bezkonfliktowa jakby komunikacja, odpowiadamy sobie na pytania i tak dalej, dyskutujemy, to spokojnie 45 minut wystarcza na omówienie tego tematu. Jest jeszcze fajny w tym przypadku właśnie jak się uczy dwójkami, że jeśli klasa jest jakaś, na przykład zawsze z tyłu się na jakieś osobniki sobie wyglądać, to wtedy na przykład tak, jak jedna osoba stoi przy tablicy, a druga w tym momencie mi mówi, a sobie na przykład idzie do tyłu i spaceruje tam za tymi ławkami. Oni ich nie widzą, więc nie wiedzą, że na przykład gość nie stoi tuż za nimi, prawda? To ich troszeczkę strofuje. Przy okazji jest dynamika większa, dlatego że powiedzmy Olgier mówi przy tablicy, ja nie wiem, stoję za nimi i nagle ja wchodzę i oni w tym momencie się muszą odwrócić, więc budzą się i powiedzmy. Tak, i czasem jest, po prostu nie wiem, zasnąć. Nie? To jest właśnie ta zaleta prowadzenia w dwójkę. Takie my, ja jestem osobą w ogóle taką nerwową, tak, więc kiedy ja cokolwiek mówię, to ja zawsze chodzę, zawsze macham łapami, tak, ale to też chodzenie z jednego końca klasy na drugi w czasie mówienia też ich aktywizuje w taki sposób, że muszą, są zmuszeni jednak. Są tutaj zdania podzielone, bo niektórzy stwierdzili,
Niektórzy z tych osób, które powiedzmy przyglądały się lekcjom z zewnątrz, tam były dwie osoby, które takie powiedziały, że powiedzmy chodzenie po klasie rozprasza, a wcale nie jest, tak, nie jest taka prawda. To, że oni się muszą oglądać, oni nawet nie muszą za nami wodzić wzrokiem, tak? Rozmarzonym. Tylko muszą nas słuchać, więc takie chodzenie i skupianie tego głosu na różnych częściach sali też pomaga. Więc warto o tym pamiętać. Co jest jeszcze ważne, taka wskazówka, jeżeli chodzi o lekcje i prowadzenie lekcji i... no w zasadzie tak, jeżeli chodzi o prowadzenie lekcji, tworzenie nowych programów lekcji, to są interaktywne prezentacje. Interaktywne prezentacje, brzmi to bardzo mądrze, chodzi o to, ale jest w zasadzie bardzo proste. To znaczy przykład dany omawiamy na spółkę, znaczy z udziałem uczniów. Angażujemy ich w taką mini zabawę. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę, że to są ludzie prawie dorośli, jeżeli chodzi o rozwój emocjonalną wysłowy. I nie będziemy im kazać tak się bawić w coś. Natomiast warto też mieć takie wyczucie, że jakiś przykład pokazany typu pieniądz fiducjarny, rozdajemy karteczki. I mówimy uczniom, że na naszej gospodarce klasowej wypuściliśmy 30 karteczek i wam mówimy w tej chwili, że każda ta karteczka jest warta 10 zł, tak? I że zapewniamy was, że wszyscy, że możecie się posługiwać tymi karteczkami, a każdy, kto ma tę karteczkę, dostanie 10 zł, jeżeli przyjdzie do mnie, czyli do banku centralnego, tak? No dobrze, no i uczniowie się zastanawiają, w zasadzie no, są wymiany, tak? I oni ufają, że jest 10 zł każda karteczka. Mogą się też przekonać w ten sposób. Dlaczego warto, żeby sobie przeczytać, tam jest napisane przy prawnym środku płatniczym? To jest przy prawnym środku płatniczym, ale chodzi mi bardziej o to, jak działają, powiedzmy, właśnie, jak działa wypuszczanie pieniędzy pustych na rynek, tak? I teraz mówimy uczniom, że oni się będą wymieniali między sobą, będą ufali, że każda z tych karteczki jest warta 10 zł, tak? Ale co się może stać? Przyjdą mniejsze karty. Przyda się helikopter i zrzuciłem. No i właśnie. I teraz oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, co się stanie, co się dzieje, prawda, że przy napędzaniu właśnie na przykład gospodarki pieniędzy, tak? Że tak naprawdę nie jest to dobre, bo to jest oszustwo. Możemy ich zapytać, jak byście nazwali takie coś? Że mam w kieszeni 30 zł, rozdaję wam 10 karteczek po, 30 karteczek po 10 zł, czyli łącznie 300, tak? Jak byście to nazwali? Jakie to konsekwencje urodzi? No rezerwa to skala, mi się proponuje, bo wydania wzrostu. Ale ja mówię na całym serii. Wyjdź. Okej, więc nie, bo interaktywne prezentacje są też bardzo ważne. Przy czym, bo tutaj kilka razy popełniliśmy taki błąd, kiedy też my nie byliśmy wprawieni na początku w lekcję, że chcieliśmy bardzo zaangażować w zabawę w tego złotnika, bankiera, który wydaje kwity bankowe, tak? A to śmiesznie wyglądało w sumie, tak? Bo uczniowie w zasadzie nie wiedzieli, co robić, bo rozdaliśmy trzy kartki, mieliśmy jedną złotą monetę, kazaliśmy im przyjść do nas, oni w zasadzie nie wiedzieli, czy ma się podnieść z ławki, czy nie i tak dalej. Więc też trzeba mieć wyczucie, jakie prezentacje będą działały. To samo jest z dowcipami, tak? Też trzeba, jeżeli się używa dowcipu, to trzeba być pewnym, że nie wyjdzie się na Karola Strasburgera, i że ludzie zamiast właściwie potraktować ten dowcip, to będą się z was podśmiewiwać. Więc to wszystko jest kwestią wyczucia, co wy musicie nabyć w praktyce. Tak, to właściwie jest jeden dobry dowcip. Dlaczego żyć mają budżetowe? Jezu. To się wytnie, tak? Znaczy, to powietrze jest na darmo. Dobrze, to się wytnie. Okej. Tego dowcipu nie używamy. Nie radzę.
ogólnie nie radzę. Dobrze. Czy są jakieś pytania? Czy będziecie potrafili teraz wrócić do domu i opracować jakiś program lekcji typu kostek? Nie. Tak, będziemy. Będziecie mieli. Dobra. To fajnie by było. Tak jak mówię, ja jako osoba za ten projekt odpowiedzialna sobie osobiście daję deadline do lutego, czyli do połowy roku, na to, żeby przygotować taki spójny program przynajmniej na 20 lekcji. Tak? Będziemy nad tym pracować, bo mamy już pewne lekcje w powijakach, prawda? Będziemy też prosić o pomoc te osoby, które będą prowadziły lekcje, tak żeby był spójny program, później zredagowany i może wydrukowany w formie jakiegoś tam mini podręcznika dla nauczycieli. Ale to przyszło nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby ten projekt się jakby rozwijał, więc też chciałbym, żebyście to zauważyli i pomogli mi w tym, tak? A jak to wygląda w formie takiej biurokratycznej, jak trzeba są przygotować? A właśnie. Jak wygląda wchodzenie i załatwianie lekcji? I teraz powiem, to zależy. Jeżeli macie znajomego nauczyciela przedsiębiorczości, to idziecie najpierw do niego i mówicie, że tutaj jest taki program i tak dalej. Warto sobie wydrukować ten folder, nie ten konkretnie, ale ten, można też wydrukować sobie informacje o lekcjach, co to są za lekcje, informacje o instytucie jako organizacji też, bo jeżeli nauczyciel was nie zna, a nawet jeżeli was zna, to często będzie się bał dyrekcji, że wpuszczał obce osoby na lekcje, co mu może grozić, jeżeli by się okazało na przykład, że powiedzmy, no nie wiem, przyszliście siać propagandę sekciarską, tak? Albo jesteście sekcją i tak dalej, to nauczyciele będą się bali, tak? Warto więc dlatego zabrać ze sobą informację o instytucie, czym jest instytut ze sobą działa, informacje o lekcjach, jaki chcecie program. Tutaj się te konspekty przydają, dlatego że konspekty są taką ogólnie przyjętą metodą sprawdzania nauczycieli, stażystów czy praktykantów nauczycieli, tak? Że o czym jest lekcja. Więc to sobie ze sobą warto zadać. Jeżeli macie kompletnie obcą szkołę, to tak naprawdę sytuacja się nie różni. Warto najpierw iść do nauczyciela przedsiębiorczości, a później do dyrekcji. No chyba, że na przykład bo dyrekcja zazwyczaj nie ma dla was czasu. Ale jeżeli dyrekcja się z wami zgodzi spotkać, to jest ok. Tak to wygląda od strony formalnej. My nie mieliśmy do tej pory żadnych problemów. Wystarczy się po prostu umówić na termin, przyjść i odwalić dobrą robotę. Coś przerwałem, co miałem jeszcze powiedzieć. Nie, to już nie. Sytuacje nietypowe. Sytuacje nietypowe? No to już nie. Co? U mnie ktoś pomoże na X. Tak. Widzę. No nie, nietypowe sytuacje się zdarzają różne, może dlatego są nietypowe. Po prostu... Jakiś was, nie? Głównie to są głupie pytania, tak? Głupie zachowania, które są zaplanowane jako głupie. To też warto rozpoznawać, tak? Bo jeżeli uczeń zadaje durne pytanie, to warto się zastanowić, czy on zadaje je z premedytacją lub durne, czy... Czy po prostu on nie wie i trzeba mu pomóc, tak? No bo w zasadzie nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. I jeżeli uczeń zadaje głupie z waszego punktu widzenia pytanie, no to trzeba się dowiedzieć najpierw, czy to jest na poważnie, czy nie. Ale głupie pytania zdarzają się, są i w zasadzie lepiej... No to trzeba, to jest kwestią wyczucia, ja nie potrafię powiedzieć, jak zareagować ogólnie na taką sytuację. Tak zależy, jak wygląda... Przykład głupiego pytania. Teraz musiałbym przypomnieć taką sytuację. Nie wiem, ile zarabia robotnik w Zimbabwe. Skąd ja mogę wiedzieć, tak? A to jest pytanie zadane takie sobie wymyślić, nie? Ale nie trudno mi jest w tej chwili sobie przypomnieć taki konkretny przykład.
najważniejszy pomysł sobie tych nas. Ale musicie sobie też przyjąć to założenie, że zdarzają się ludzie, którzy po prostu będą wam przeszkadzać, bo im to sprawia frajdę i myślą, że są zabawne, nie? Warto ich ignorować, warto ich czasem po prostu też jakoś lekko wyśmiać, o, tak delikatnie, żeby was też ludzie, oczywiście bez przepisów i tak dalej. Ale to jest wszystko kwestią. To jest wszystko kwestią uczucia i praktyki. Ma znaczenie to, czy nauczyciel właściwy też bierze udział w lekcji, czy on po prostu zawsze idzie sobie wieś? To są dwie w zasadzie postawy, tak? Jedni nauczycieli kompletnie nie interesowało co się dzieje. Co zresztą w ogóle mnie dziwiło, że nauczyciel potrafi obcych ludzi wpuścić do swojej klasy i wyjść sobie na okienko. I są tacy nauczyciele i się często zdarzają. Po prostu oni traktują nas jak wybawienie. Bo jedna pani też nam kazała, znaczy nas poprosiła, prawda, żeby powiedziała, że w sumie mieliśmy już te dwie lekcje, ale żebyśmy przyszli w następny piątek, to ona sobie okienko zrobi do końca dnia, a my będziemy mieli z tymi klasami. To przyszliśmy na ten trzeci dzień. Z tymi klasami. Więc tak jak mówię, reagowanie na pewne zachowania typu prowokacyjnego, no to jest kwestia wyczucia i praktyki. Jeżeli chodzi o to, że faktycznie nie odmawiają wam współpracy uczniowie, tak jak powiedziałem, że coś takiego się zdarzyło. Rzadko się to zdarza, że nikt w klasie nie dyskutuje. Zawsze się znajdzie przynajmniej jedna, dwie, trzy osoby. Jeżeli się znajdzie przynajmniej jedna i wy z nią dyskutujecie, to później siłą rzeczy pojawiają się kolejne osoby, które będą się chciały wykazać. Nawet mimo, że nie wiedzą, że my mamy dla nich jakieś tam nagrody. Zazwyczaj są faktycznie aktywni, nagradzamy książkami, także nagradzamy rzeczowymi. Nawet jeżeli oni nie wiedzą, to oni się chcą wykazać. Tak jest też taka natura ludzka, tak? Jeżeli jedna osoba, powiedzmy, taki klasowy grup, albo z drugiej strony taki inteligentny, ale leniwy, jak to się zmienia, bierze udział, to pojawiają się następne, które nie chcą być gorsze. I to jest też uniwersalna zasada. Że po znalezieniu jednej. Jeżeli uczniowie nie chcą z wami współpracować, no to też trudno generalizować sytuację, bo może być tak, że zadacie jedno pytanie i nie ma odpowiedzi. Zadacie drugie pytanie i nie ma odpowiedzi. Zadacie trzecie pytanie i faktycznie, kurde, już nikt nie chce z wami rozmawiać, tak? To jest trudna sytuacja. Ale możecie zadać, to jest wszystko też kwestia tego, po którym na przykład oni pytają, co reagują. Jeżeli przeszkadzają, to jest taki uniwersalny sposób, to znaczy siąść przy biurku. Jeżeli klasa jest głośna i nie możecie ich uspokoić, to się siada przy biurku i zaczyna się mówić cicho. Siadacie, oni wrzeszczą, a wy siedzicie i mówicie. I oni widzą, że wy mówicie, was nie słyszą. I automatycznie oni zaczynają mówić cicho. Bo to jest też taka zasada, bo warto sobie, jeżeli się przygotowuje do pracy pedagoga, przejrzeć właśnie takie zachowania z biznesu, z prowadzenia rozmów z obsługi klienta i tak dalej. Jeżeli przychodzi do was klient, zaczyna na was wrzeszczeć, wy zaczynacie na niego wrzeszczeć, to on bardziej jeszcze zaczyna wrzeszczeć. A jeżeli mówicie do niego spokojnym głosem, to on automatycznie zniża głos. I tak samo jest z uczniami, tak? Jeżeli oni przeszkadzają, drą się, i tak dalej, co się w zasadzie w liceum rzadko zdarza, bo jednak to są ludzie bardziej poważni, ale powiedzmy, że będziecie mieli okazję przeprowadzić w gimnazjum po pierwszej klasie, tak? Siadacie przy biurku i mówicie. Wtedy oni też siadają przy biurku i będą słuchać, bo będą chcieli usłyszeć, co wy macie im do powiedzenia. To jest taka sprawa, no. Różne są rzeczy, które można. Też zachowania nietypowe, ale to już, tak jak mówię, to są wszystko rzeczy związane z takim zachowaniem naprawdę rozwydrzonych bachorów, tak, których w liceach się nie spotyka. Typu gwizdanie na palcach albo coś takiego. Gwizdanie na palcach przed nauczyciela. To jest zachowanie, które, jeżeli ktoś umie gwizdać na palcach, to jest 100% skuteczności, bo to jest takie typowe zachowanie, jeżeli chodzi o nauczyciela, że już nie wiadomo, się uspokajają. Ale tak jak mówię, to są wszystko sposoby na uczniów, którzy są głośni, którzy
którzy rozrabiają, ale to się zazwyczaj nie zdarza na lekcjach takich naszych regularnych. I tak jak powiedziałem, trzeba sobie to wyrobić, nie zniechęcać się, powiedzmy, na przykład z dwoma lekcjami, które wam nie pójdą pierwsze, tak? Ja pamiętam, jak zaczynałem lekcje w ogóle, to znaczy jak praktyki na studiach i przychodziłem po tym, na przykład sprawdzając obecność, tak mi się trzęsły ręce i nie byłem w stanie trafić w pratkę w i uczniowie to napisali w ankiecie. Bo ja po praktykach przeprowadzałem z nimi ankiety i dwóch uczniów zwróciło uwagę, że na początku mi się tak ręce trzęsły. Wiesz, jak ktoś inny to przeczytał, to od razu wiadomo, że to nie z nerwów. Tak, więc trzeba sobie no po prostu zrobić ten pierwszy raz, tak? Przestać się bać, bo uczniowie jednak nie zrobią wam krzywdy. I oni mają więcej do stracenia niż wy. Wy przychodzicie do nich z dobrą wolą, a jeżeli nie chcą z tej dobrej woli skorzystać, to ich, jest ich sprawa, tak? Nie ma się z tym przejmować, nie ma co szatę rozdzielać. Więc zachęcam się. To w zasadzie wszystko, co ja mam wam do powiedzenia. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania. Nie ma już pytań. No to dobra, to dziękuję wam bardzo. Bardzo was proszę. To nadwyżkę jakoś. Jak jest nadwyżkę konspektów, tak. To może ktoś by mógł zabrać powiedzmy do swoich, kasek daj, z swoich większych ośrodków, żeby może było się z kolegami podzielić. Z mniejszych ośrodków. Są cztery. Pięć. Dobra, kasek Gdańsk dostanie dwa i kasę Poznań dostanie. Nie, ktoś jeszcze kartkę? No też mam. Który jeszcze kasę planuje? Czy ja bym chciał dostać? A jest w PDF-ie? Bo kasę jest w PDF-ie. Okej. Piszę kartkę, żeby mail. Tak, dokładnie. Jasno też piszcie. Znaczy, ci ludzie, którzy chcą brać udział w lekcjach, którzy myślą o tym, żeby wziąć w projekcie udział w tym roku, bardzo proszę o maile. Byliby się kontaktowali.